Witam serdecznie moim gościem Kasper Chruślicki, MacBoot. Witam serdecznie. Kasper, wygrywacie wysokim wynikiem 11-3 z Bruk Ogród Nowak. Czy ten mecz miał jakąśkolwiek historię? No, historie zawsze są w meczu, no ale raz dobre, raz złe. No dla was ewidentnie dobre. Wygrywacie 11-3, tak jak wspomniałem wcześniej, ale moim zdaniem zagraliście tak powiedzmy na czwartym biegu. No też wiadomo, rywal też grał w piątkę. To jest inne nastawienie, nie ma takiego nastawienia, że cały czas chcemy atakować, tylko gramy sobie na spokoju. Czy jesteście już myślami za kilka dni, no przyszłotygodniowym spotkaniem z Prestiżem? O co na pewno, bo to tak naprawdę mecz o pierwsze miejsce będzie. Strzelacie bardzo dużo bramek, bardzo dużo asystujecie. Tymto sposobem windujecie się w klasyfikacjach strzeleckich, asystenta i Kanadyjczyka. Patrzycie na te statystyki? Wiadomo, zawsze się tam patrzy jakaś tam dodatkowa nagroda. Jak to jest w przypadku waszego zespołu, kiedy ty walczysz o asysty, Łukasz walczy o gole i musicie się zmieniać? No kurde, trudno powiedzieć. No, gramy jak najlepiej dla drużyny, a że się udaje tak, że ja asystuję, Łukasz strzela, no to się bardzo z tego cieszymy. PABUT Open Futsal za 2 tygodnie zagościmy w Korzennej. Czy takie mecze, jak wy gracie co tydzień tutaj w LKK Lidze, są waszym handicapem, że jesteście bardziej przygotowani niż te drużyny, które może tylko zbierają się na te turnieje? Nie powiedziałbym, bo też mamy inny skład całkiem na PABUT-ie niż tutaj, więc to jest takie, to ogrywamy się tam w trójkę, więc było tylko nas trzech stąd gra, no ale zawsze jest to zgranie w tych trzech. Jak się przygotować na takie spotkania jak z Prestiżem? Co prawda macie tam kilka punktów w zapasie, ale wygrana pozwoliłaby odskoczyć. No tak, dokładnie pozwoliłaby odskoczyć. No trzeba podejść zimną głową i wygrać ten mecz. Życzę tego, żeby było fajne widowisko, a niech wygra lepszy. Dziękuję. Dziękuję.